Dzisiaj po raz kolejny jesteśmy w South Miami Beach, gdzie od widoków takich do takich dzieli nas zaledwie kilkanaście minut spacerku. Tym razem pokażę Wam posiadłość Versace, czyli Villa Casa Casarina przy Ocean Drive. Ten dom, który należał do zmarłego projektanta mody Gianniego Versace, to ani nie muzeum, ani nie prywatny dom, tylko hotel. I jest to hotel, w którym goście mogą spać w sypialni Versace albo w sypialni jego siostry Donatelli. Jeśli pokój hotelowy za $1000 lub więcej za noc jest poza Waszym zasięgiem, jest inny sposób na zwiedzenie posiadłości od środka, a tym sposobem jest zrobienie rezerwacji w restauracji Gianni's, mieszczącej się przy Villa Casa Casarina. W restauracji można skosztować dań kuchni włoskiej i śródziemnomorskiej. Najlepsza oferta to tak zwany lunch special. Rezerwację proponuję zrobić z dużym wyprzedzeniem, a poniżej podam link do strony, na której można to zrobić. Jedzenie jest niezłe, ale moim zdaniem jest to miejsce, które zdecydowanie odwiedza się dla widoków, a nie tylko dla jedzenia. A teraz krótka wycieczka po restauracji, która znajduje się przy Villi Versacego. Serdecznie zapraszam na krótką wycieczkę. Być może niektórzy pamiętają, że w 1997 roku Versace został zastrzelony na schodach swojej posiadłości. Od tamtego czasu posiadłość kilkakrotnie zmieniała zarządcę, ale nadal zachował się tutaj przesadny splendor. Casa Casarina ma 10 apartamentów hotelowych, bogato zdobione ściany, podłogi, sufity i okna, a także basen i ogród mozaikowy w stylu śródziemnomorskim z płytkami przedstawiającymi ikony mitologii greckiej. Wśród nich meduzę, która jest elementem logo marki Versace. A najbardziej wyszukaną meduzę można znaleźć w basenie willi. Podobno wykonana jest z ponad miliona mozaik, z których wiele zrobionych jest z 24-karatowego złota. Casa Casarina zbudowana została w 1930 roku przez Aldena Freemana, którego ojciec pracował dla Standard Oil Trust i zostawił mu fortunę, która pozwoliła mu zbudować sobie wymarzony dom. W latach 80. budynek popadł w ruinę, choć większość oryginalnego wyposażenia i dzieł sztuki przetrwała. Podobno w całej rezydencji znajdują się tajne drzwi i przejścia, chociaż drzwi, które kiedyś prowadziły z sypialni Versace do pokoju rozrywki, zostały już zamknięte. Mówi się również, że Versace utrzymywał kurnik dla gołębi pod obserwatorium na dachu i używał gołębi pocztowych do wysyłania wiadomości znajomym.
a my widzimy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam.